Witam serdecznie. Omówię problematykę lalki Bolesława Prusa. Jest to moja ulubiona lektura. Problematykę tej książki można by zawrzeć w trzech zagadnieniach. Sądzę, że pierwsza sprawa to jest miłość, romantyczna miłość kupca do pięknej arystokratki. Drugie zagadnienie dotyczy trzech idealistów. Mówi się, że jest to powieść o trzech idealistach, którzy ponieśli klęskę. Trzecie zagadnienie to jest krytyka polskiego społeczeństwa i ostatnie Teatrum Mundi, czyli życie jako teatr. Mówiłam już na ten temat przy interpretacji tytułu. Zacznę od pierwszego zagadnienia, od miłości w połowie romantyka, w połowie pozytywisty Stanisława Wokulskiego do pięknej arystokratki panny Izabeli Łęckiej. Miłość ta świadczy o niemożności zrealizowania ideału. O tym, że tak naprawdę ideał jest daleki od życia i w momencie, kiedy człowiek sobie to uświadamia, to po prostu czar pryska. Wszystko kończy się tragicznie. Przecież Wokulski idealizuje swoją ukochaną. Traktuje ją niczym bóstwo. Nie dopuszcza myśli o jakichkolwiek wadach. Można powiedzieć, że jest ślepy. Nie widzi prawdy o wybrance swojego serca. Taka miłość ma dużo wspólnego z miłością dworną, średniowieczną miłością dworną, kiedy składano hołdy wybrance serca. Stawiano ją na piedestale niczym prawdziwe bóstwo. Taki model przejęła również literatura romantyczna i z niej przeszło to do pozytywizmu, bo wiemy przecież, że Wokulski zaczytywał się w twórczości Adama Mickiewicza. Niestety ponosi klęskę, ponieważ okazuje się, że Izabela nie jest taka, jak on sobie to wyobrażał. Jest kobietą z krwi i kości, a na dodatek postępującą w sposób nieetyczny i niegodny damy. Tyle o miłości, a teraz przejdźmy do krytyki polskiego społeczeństwa. Cóż można powiedzieć na ten temat? Polskie społeczeństwo podzielone jest na szereg różnych warstw społecznych. Na samym dole niziny społeczne żyją na wpół zezwierzęcone. Na samej górze arystokracja żyje w przepychu, w hedonizmie, ale także w nieumiejętności zarobkowania, w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości. Przykładem jest tutaj postawa Izabeli Łęckiej oraz jej ojca. Są to ludzie oderwani od rzeczywistości, żyjący pod kloszem i w ten sposób również nieszczęśliwi. To oni są skazani na zagładę. No bo cóż, przychodzą czasy, kiedy liczy się przedsiębiorczość, kiedy trzeba umieć zarabiać. Tymczasem arystokracja nauczyła się przez wieki wydawać, a to nie to samo. Kiedy dochodzi do konieczności pomnażania majątku, majątku, który już został w dużym stopniu skonsumowany, okazuje się, że to przerasta siły arystokratów. I w nich właśnie uderza Prus. Pokazuje, że jest to warstwa społeczna skazana na klęskę, na zagładę, na odejście. W sumie wiemy, że Prus miał rację, że jego słowa się spełniły w przyszłości. Poza tym polskie społeczeństwo nie pozwala wybić się jednostkom wybitnym. Widać to wyraźnie w postaci samego Stanisława Wokulskiego, który tak bardzo przerasta innych swoim intelektem, swoją siłą ducha, wolą walki, gotowością do działania, a także uczciwością i szlachetnością. Wszystkie te cechy sprawiają, że tak szybko
zdobywa majątek, ma szansę na zrealizowanie własnych marzeń. Jednak społeczeństwo odrzuca go. Odrzucają go kupcy, ponieważ zadaje się z arystokracją. Odrzuca go arystokracja. Jakkolwiek przyjmowany jest na salonach, ale traktowany poważnie jedynie przez jednostki. Izabela Łęcka, symbolizująca tutaj całą tę warstwę, pokazuje, jak wygląda prawdziwy stosunek do tego typu ludzi, jakim jest Wokulski. Nie traktuje się ich poważnie, ponieważ nie wyrośli oni z tej warstwy społecznej, ponieważ skupiają się na zarabianiu, ponieważ wykonują niegodne arystokraty rzemiosła. Panna Izabela tak bardzo dziwi się, że Wokulski musi być kupcem. A przecież on dzięki tej profesji zarabia pieniądze tak bardzo potrzebne jej do życia. Tyle pokrótce na temat polskiego społeczeństwa. I przejdźmy teraz jeszcze do trzech idealistów. Mówi się, że jest to powieść o trzech idealistach. Pierwszy z nich to Ignacy Rzecki, właściwie romantyk żyjący już w czasach pozytywizmu, ale wiemy, że jego młodość przypadała na czasy romantyzmu, kiedy walczył, kiedy miał zupełnie inne ideały. Ten człowiek nie do końca umiał się znaleźć w nowej epoce, jakkolwiek ma świetną pracę, świetną, ponieważ odpowiednio dla niego, ponieważ może się wykazać, ponieważ ma godne źródło zarobkowania. Rzecki to człowiek uczciwy, to człowiek dobroduszny, nieco naiwny, co podkreślone jest poprzez jego kult Napoleona. Ale też może troszeczkę staromodny, nie potrafi się zachować w teatrze, odstaje od innych ludzi tej epoki, może także ze względu już na swój podeszły wiek. Rzecki umiera. To jest pierwszy z tych idealistów, drugi to jest Wokulski. Wokulski, w gruncie rzeczy idealista, tak na skroś, przyświecają mu w tym momencie ideały pozytywistyczne, bo wie, że przecież w pracę u podstaw, w pracę organiczną, to on pomaga ubogim, daje im wędkę, a nie rybę, prawda? Pomaga węgiełkowi, ubogiemu stolarzowi, daje mu szansę założenia warsztatu stolarskiego, pomaga ubogiej młodej prostytutce, tak zwanej Magdalence, która tak naprawdę ma na imię Marianna, a została przyjęta przez siostry Magdalenki, które nauczyły ją zawodu, nowego zawodu, krawiectwa. Wokulski realizuje te hasła pracy u podstaw, pracy organicznej, ale w pewnym momencie uświadamia sobie, że to wszystko nie ma sensu, bo polskiego społeczeństwa i tak się nie uzdrowi. On jest również scjentykiem, marzy o zbudowaniu perpetuum mobile. On pragnie poświęcić się nauce, ale jego marzenia niestety nie zostaną zrealizowane. Wokulski również ponosi klęskę. No i trzeci idealista to Ochocki, najmłodszy z nich, bo w pełni pozytywista. 28-letni młody, wspaniały arystokrata, naukowiec, który poświęca się w pełni swojej pasji. Jest odkrywcą, tworzy wynalazki, właściwie nic innego, bo poza tą pasją mnie nie interesuje. On też nie potrafi odnaleźć się w polskim społeczeństwie. Pomimo tego, że jest zdolny, pracowity, że jest marzycielem, pozytywistycznym marzycielem, pomimo tego, że jest gotowy do działania i ma pieniądze, on wyjeżdża, również wyjeżdża z tego kraju. W ten sposób trzej idealiści ponoszą klęskę. Jak widzicie, nie jest to powieść optymistyczna. Ma ona wymowę pesymistyczną, pokazuje upadek pozytywistycznych ideałów. I trzeci problem to tak zwane życie jako teatru mundi. Mówiłam już na ten temat przy interpretacji tytułu.
Lalka wskazuje na to, że my ludzie jesteśmy marionetkami, że w kółko wykonujemy te same gesty, te same czynności. Często rozmyśla na ten temat Rzecki. To on bawi się mechanicznymi zabawkami i takie myśli przychodzą mu wówczas do głowy. Tyle o problematyce lalki Bolesława Prusa. Dziękuję za uwagę.